Czy uważacie Państwo, że w przypadku wprowadzenia w Polsce euro to byłby już absolutnie koniec tej konkurencyjności, o której mówimy? Mógłby być. W ekonomii nic nie działa w sposób automatyczny, natomiast jeżeli popatrzymy na przykład na takie państwa jak Słowacja, państwo podobnego, można powiedzieć, regionu dość niedaleko od nas położone, które weszło do strefy euro, to oni mają, od kiedy weszli, gorsze wskaźniki rozwoju gospodarczego. Jeżeli popatrzymy na państwa południa Europy, które ugrzęzły w strefie euro, tak jak na przykład Grecja, to oni mają od lat problem z odzyskaniem konkurencyjności swojej gospodarki, od ludzi z biznesu, z którymi rozmawiałem, którzy handlują w skali całej. Europy. Sam słyszałem, że przemysł na południe Europy, generalnie, Zaczął znikać po wejściu do strefy euro. To są procesy, o których bardzo mało się mówi. Natomiast y, możliwość utrzymania konkurencyjności to jest tylko jeden z wielu argumentów przeciwko wejściu do strefy euro. Y, obok tego są argumenty związane z regulacją sektora finansowego. Y, y, te kompetencje zostały oddane do Frankfurtu, do Brukseli, do Paryża. Tam są inzy, instytucje nadzorujące y, wówczas rynek kapitałowy, rynek ubezpieczeniowy, rynek bankowy. Od rynku, z kolei, bankowego zależy cały sposób finansowania gospodarki. Jeżeli ktoś Uważa, że to są rzeczy polityczne bez znaczenia, to znaczy, że naprawdę nic nie wie o bankowości i gospodarce. To są rzeczy bardzo polityczne. Banki są używane we wszelkiego rodzaju dużych rozgrywkach politycznych, w ekspansji przemysłowej, w ekspansji gospodarczej, w rywalizacji międzynarodowej. I jeżeli nie ma jakiegoś absolutnego dramatu, to dobrze jest trzymać swój nadzór i swoją walutę, mieć swój własny kurs walutowy, swoją własną politykę kursową. Jednym z głównych argumentów, za się do strefy euro, które prezentują zwolennicy jest um, ujednolicenie kursów walut natomiast ci którzy to postulują e, nie dodają tego że obecny rynek finansowy wykształcił cały szereg instrumentów które pozwalają zarządzać różnicami kursowymi i ryzykiem związanym z różnicami kursowymi że to jakby nie zapobiega wcale rozwojowi handlu międzynarodowego i biznesu biznes świetnie sobie radzi z funkcjonowaniem w różnych obszarach walutowych i to nie jest najgorszy problem najgorszy problem dla biznesu to jest jeżeli jakaś gospodarka długotrwale popada w stagnację